Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa wedle tytułów i ważności. Witam zaproszonych gości oraz zgromadzoną publiczność. Mam zaszczyt zaprosić dziś Państwa na koncert w Kinoteatrze w Sokołowsku i tym samym, myślę, otworzyć nową erę w historii tego miejsca. To już dziś od Państwa, szanownej publiczności, zależeć będzie, czy dzisiejsze przedsięwzięcie będzie incydentem, czy początkiem może nowej tradycji. Panu. No cóż, tak się porobiło, że wedle scenariusza mamy rok 1980, a wtedy wszystkiego dowiadujemy się z telewizji. Dobry wieczór. Dziś drugi dzień oficjalnej wizyty przyjaźni delegacji partyjno-państwowej Socjalistycznej Republiki Rumunii. Zakłady radiowe imienia Kasprzaka w Warszawie. Goście zwiedzili najważniejsze wydziały fabryki magnetofonów szpulowych i kasetowych. Roczna produkcja 5000 sztuk. Goście interesowali się współpracą polsko-rumuńską w ramach sprzętu elektronicznego. Dzisiaj o godzinie 17:00 Polskie Radio i Telewizja w programach pierwszych transmitować będą relację z 18. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na festiwalu zaprezentują się wokaliści polskiej sceny, wykonując najsłynniejsze przeboje całego sezonu. Pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu został zorganizowany w nowo wybudowanym amfiteatrze 19 czerwca 1963 roku. Od następnego, 1964 roku, głównymi organizatorami festiwalu zostały Komitet Polskie Radio i Telewizja oraz Towarzystwo Przyjaciół Opola, a główne koncerty, nie licząc amfiteatru, odbyły się w Szkole Muzycznej i Teatrze imienia Jana Kochanowskiego oraz w różnych salach klubowych miasta Opola. Dziękuję Państwu, do widzenia.
on nie jest grosza wart. Ach, wyszko czart, wyszko czart. Małduszka tańczy, pi, a z niego sobie kpi. Z niego pi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Oj, głupia ty, głupia ty, głupia ty. W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat stół. Tu marynarzy pokład zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie zrobił, wszystko jak żywe, aż się lśni. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę. Piękny rejs, przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza oka. Kąpielowy kostium burz i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak śpiewnie śruba gra. Dziadek bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wieczny strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki, cała załoga stała w łzach. A kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek wciąż nucił, tytoń się palił, marzył, by wieki mógł tak trwać. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przy górze kląt bosmana, głośny krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza oka. Bo tutaj głosem dziewczyny tak świetnie śruba gra. Wiecie państwo, o czym ja myślę? Ja tak sobie myślę, trochę o Wiśle. O Przemyśle, nie no, ale tak na serio. Tak sobie myślę, no tyle pięknych zawodów na świecie, a my się tu tak, o, męczymy w takim składzie.
Nie, no nie, mówię za siebie. No ale na przykład państwo. No państwo to mają idealną sytuację. Siedzą sobie państwo wygodnie, słuchają, biją brawo, kiedy tylko dusza zapragnie. No albo na przykład... taki prezenter. O, prezenter, co chodzi tak od zakładu do zakładu i prezenty zbiera. A jeszcze taki prezenter przyjdzie i jeszcze powie, a ja nie chcę z panią rozmawiać. O, no właśnie idzie. Dzień dobry. No, ale ja nie chcę z panią rozmawiać. No i sami państwo widzą, a nie wy z kim. A z tamtą panią. Paga, dzień dobry, telewizja, jesteśmy gotowi. Dzień dobry. Dobry. Proszę nam powiedzieć, na terenie jakiego zakładu obecnie się tu znajdujemy? Tego nie mogę panu powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę powiedzieć tylko, że mam 5 złotych od bombki. Dobrze, więc jak pani ma na imię? Pelagia. Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję tu już ho, może i dłużej. Tak. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewnie! Pani Pelagio, czy pani jeszcze może nam powiedzieć, jakie bombki tu produkujecie? Panie, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzybka i cygara. Oczywiście to też cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. A wie pan, jaki mamy asortyment? Od A do N. Sytuacja opanowana, plany 5-letni dawno wykonany, a Polska fantastycznie się rozwija i idzie ku dobremu. Jeżeli państwo chcą się przekonać, to zachęcamy do skorzystania ze wspaniałych, świetnie prosperujących państwowych zakładów. Między innymi, jeżeli chcieliby się państwo do nas wybrać, to można się do nas wybrać niezawodną firmą PKP. Już za 15 minut mają państwo pociąg z dworca PKP Wałbrzych. Później przesiadka we Wrocławiu. Proszę się nie martwić, że państwo nie zdążą. Jest już opóźniony. Bilety do nabycia w pociągu.
pociąg osobowy Gierek z Wrocławia przez Oławę, Brzeg do Opola odjedzie z peronu drugiego, tor trzeci. Pociąg opóźniony 24 godziny 30 minut. Za opóźnienia przepraszamy. Czas oczekiwania jest bezpłatny. Opóźniony. Tak, a myślałam, że zdążę na festiwal. A pani to tutaj stąd? Z Wrocławia? Nie, nie, z Sokołowska. Jadę najpierw do Wałbrzycha, później do Wrocławia. No i ta cholerna przesiadka. No wie pani, tak bywa, bo to taka firma. Tak? Tak, PKP. No, no znam. No, tam polskie koleje, nie, państwowe. Proszę pani, to jest poczekasz, kolego, poczekasz. Czyli wybieram się już na ten przyszły festiwal, tak? No, jeżeli się odbędzie. To może ja pójdę coś zjeść, może... Opóźniony pociąg do Opola Głównego wjedzie na peron drugi, tor trzeci. No, to zdążę. To co, wsiadamy, nie? Nie, ja tramwajem do centrum. Wieczór zapada i noc niedaleka, i gwiazdy migocą na niebie. Srebrzy się Odra, najmilsza ma rzeka, i płynie z piosenką do ciebie. Mkną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławski ulic sto. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci i kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki, dźwięczy śpiewem cały park. Przez Sępolno zalezie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. A kiedy rankiem fabryczne syreny dzień dobry powiedzą już miastu, słońce jak jaskier wykwitnie z zieleni, dziewczyna zaśpiewa przy pracy. Mkną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławski ulic sto. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci i kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki, dźwięczy śpiewem cały park. Przez tę polną zalezie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. Mkną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławski ulic sto. Przekonia uśmiechem witają dzieci i kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki, dźwięczy śpiewem cały park. Przez tę polno zalezie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. Skoro jesteśmy na miejscu, czas na kolejną gwiazdę polskiej sceny. Urodziła się dokładnie 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu. Jej rodzicami byli Halina z domu Surmacewicz i Józef Szmeterling. W 1969 zdała egzamin do Państwowej Szkoły Wyższej w Warszawie, lecz nie została przyjęta z powodu braku miejsc.
Karierę artystyczną jednak rozpoczęła. W poznańskim radiu nagrała utwór pod ten Kwiat Czerwony, a od roku 1969 była już wokalistką zespołu Waganci, w którym występował wówczas także Jarosław Kukulski, jej przyszły mąż. Z tego okresu pochodzi znany utwór Co ja w tobie widziałam. Ale mam nadzieję, że nie ma w nim drugiego dna. Przed Państwem Anna Jantar. Popatrz, popatrz.
nasze dłonie, może nam zawróci w głowie ten.